Czego życzyć bibliotekarzom w Dniu ich Święta? Przede wszystkim zdrowia, tak jak każdemu człowiekowi, i jak najwięcej osób czytających. Do nich się pani również, rozumiem, zalicza. Tak, czytam, chodzę, przychodzę, wypożyczam sobie książki, które mi się podobają. Nie? Najlepiej wziąć, zapisać się do biblioteki, jeżeli ktoś lubi czytać, a jest długi okres na przeczytanie, więc... Zdąży się. Dwie książki z powodzeniem, powoli się zdąży, na miesiąc czasu, także... Wszystko jest okej. Okay. Czego życzy się bibliotekarzowi w dniu jego święta? Myślę, że jak najwięcej nowych książek, no i oczywiście czytelników, którzy je chcą czytać. A czy na Dambonia w Opolu się czyta? Czyta się. Mam wrażenie, że czyta się znowu coraz więcej. Mimo, że to jest osiedle seniorów, ale przychodzą do nas również rodzice z dziećmi i przedszkolaki również bardzo lubią czytać i lubią oglądać książki u nas na dywanie. Biblioteka XXI wieku zmieniła się bardzo w stosunku do tej chociażby wieku XX? To znaczy zmieniła się może od strony technicznej. Wypożyczamy zupełnie inaczej, bo mamy system, który jest świetny i bardzo nam ułatwia naszą pracę. Ale myślę, że ten kontakt z czytelnikiem, ten zapach książek, to jest wszystko tak, jak było kiedyś. No właśnie, to porozmawiajmy o tym czytelnictwie. Mówi pani, że jest ono różnorodne. Niedawno też słyszałem, że Opole całkiem nieźle statystycznie wygląda w czytaniu w stosunku do Polski. To co się czyta głównie? Czy jest rzeczywiście taka specyfika tej chwili tutaj na osiedlu Dambonia? Myślę, że u nas bardzo chętnie wypożyczane są kryminały, thrillery, ale również no, literatura obyczajowa, biografie, jakieś wspomnienia. A dzieci, to zależy chyba od wieku, dzieciom zależy, co się zaproponuje. W tej chwili mamy tylu nowych, młodych pisarzy i pisarki i mówi się dużo o emocjach, o uczuciach. Zresztą stare bajki myślę, że też dzieciaki lubią i oczywiście wiersze, które są troszeczkę zapomniane, generalnie poezja dla dzieci, ale my też to przypominamy właśnie teraz zajęcia, też koleżanka prowadzi, gdzie bardzo chętnie przychodzą całe grupy z przedszkola, ze szkoły też, no i przypominamy poezję. No to pięknie, a proszę powiedzieć, ile książek rocznie trafia do filii numer jeden tutaj, w której jesteśmy? Ogólnie około 500. 500 egzemplarzy, z tym, że to jest zakup, ale są również dary od czytelników, no jeszcze inne sposoby pozyskiwania, to znaczy ktoś czasami zgubi, zniszczy książkę, to przynosi nam coś innego. Coś, co na pewno będzie u nas wykorzystane. No właśnie chciałem zapytać o to, czy są delikwenci, którzy tak kochają książki, że potem zapominają ich oddać. Są, niestety są, chociaż powiem, że nie ma ich wielu. Jakoś na szczęście czasami telefon wystarczy albo nasz system, który wysyła przypominajki tak zwane, że trzeba przyjść, oddać. Różnie bywa, wiadomo, to jest praca z ludźmi, więc czasami wygląda to bardzo miło, ktoś bardzo przeprasza, czasami to jest mniej przyjemne, ale to jest takie wpisane chyba w pracy z człowiekiem. Wiadomo, że bibliotekarz musi kochać czytanie. Co dla pani jest najcenniejsze w literaturze? Tak już teraz porozmawiajmy o indywidualnej lekturze szefowej oddziału. Trudno tak powiedzieć jednoznacznie. Ja lubię też i powiedzmy lżejszą literaturę, coś, co zupełnie tak pomaga przelecieć przez książkę, żeby sobie przeczytać jakąś powieść, jakiś kryminał też. Też czasami właśnie i jakaś biografia, szczególnie jakiegoś muzyka. Jakieś... A jest jakiś ulubiony autor? No, lubię no, na przykład Zafona. Ewentualnie, no biografie to tak trudno powiedzieć, związane z muzykami, no powiedzmy biografia Freddiego Mercury'ego, no i za tym idzie oczywiście ulubiona muzyka, no ale tak samo i książki dla dzieci. A proszę powiedzieć, czy zdarzyła się taka sytuacja, że przyszedł ktoś i powiedział, wie pani co, ja tak pierwszy raz do biblioteki i to chciałbym się nauczyć tego, w cudzysłowie, czytania, tego czytelnictwa oczywiście. Ale to... Trudno powiedzieć przy pierwszym kontakcie, jeżeli się człowieka nie zna, bo jeżeli mamy czytelników, czytelniczki, którzy przychodzą już od lat, no to jest łatwiej, bo wiemy już, co lubią.
Natomiast jak przyjdzie ktoś pierwszy raz, no to musimy troszeczkę z niego wyciągnąć, na co miałby ochotę. Bo dzisiaj ma dobry nastrój i może to być jakiś kryminał, coś albo jakaś nawet thriller, czy jakaś powieść psychologiczna, a czasami to musi być coś lekkiego, na przykład mamy też literaturę górską, gdzie ktoś lubi wędrować, albo nie wiem, ktoś chce sobie jakieś dobre jedzonko zrobić, więc jakieś kulinaria wychodzą. To jest no, bardzo indywidualne, no, ale trzeba z takim człowiekiem zamienić parę słów, żeby wiedzieć, co mu dobrać. No to na koniec zapytam, że biblioteka to nie tylko ktoś, kto przychodzi i oddaje książkę, ale biblioteka, to, tak jak już pani też wspomniała, to są różne działania, które państwo prowadzicie, macie też swoje własne pomysły. Proszę powiedzieć troszkę o tej pracy, nie tylko wypożyczania i oddawania książek. No to już od lat prowadzimy zajęcia dla dzieci. Zorganizowane grupy z przedszkoli, ze szkół przychodzą do nas. Ewentualnie też wakacje w bibliotece, ferie w bibliotece, dni literatury dziecięcej i młodzieżowej. No i oczywiście od lat uczestniczymy w tej akcji Cała Polska czyta dzieciom. I zawsze około Dnia Dziecka jest kolejny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, teraz już 23 w tym roku. No i naszą imprezą, która tutaj się od lat odbywała, potem była mała przerwa, ale wrócił do nas maraton czytania. W tym roku będzie 14. U nas będzie 29 maja, to jest środa, startujemy o godzinie 18. No i oczywiście jak maraton, no nie wiemy ile to potrwa, to wszystko zależy od tego, ile będzie chętnych do słuchania. Do czytania myślę, że też będą i w tym roku będziemy czytać, to dopiero dzisiaj zapadła decyzja po wolnym weekendzie o wilku. To będą takie książeczki o wilku. Zapraszam wszystkich, którzy lubią w ogóle słuchać czytania, którzy sami lubią czytać, bo nie, oczywiście nie tylko dzieci, ale zapraszamy i dorosłych, którzy chcieliby posłuchać, bo oczywiście jeszcze będą czytaniu, będą też towarzyszyły warsztaty plastyczne, ale to na razie mała niespodzianka.